Dzień dobry! Witam Cię w czwartym tygodniu naszego wyzwania. Ostatni tydzień, czyli podsumowujący. Znaczy to, że wybrałam ćwiczenia z poprzednich filmów, które połączyłam w całą jednostkę. Być w ruchu to być ruchomym. Taki jest temat poniedziałkowych filmów. Możesz je robić nad ranem, dla rozruszania ciała, możesz je robić w trakcie dnia, podczas pracy, w domu, kiedy odpoczywasz i potrzebujesz na chwilkę otworzyć swoje ciało, a także na sam koniec dnia w ramach uspokojenia. Całą tą jednostkę możesz wykonać jako jeden trening. Będzie to trening rozluźniający, otwierający, relaksujący. Od Ciebie zależy, ile będzie trwał. Wykonaj jedną, dwie albo trzy serie. Bądź w ruchu, ruszaj się, bądź ruchomy. Czyli korzystaj z poniedziałkowej wiedzy na poszczególne partie ciała, a także z dzisiejszej pełnej jednostki. Zapraszam! Mam nadzieję, że ten zestaw to nie jest dla Ciebie żadna nowość, bo już jesteś zapoznany z poprzednimi filmami. Nadal przypominam, postawa jest najważniejsza. Podwinięta lekko miednica, delikatnie opuszczone żebra, cofnięta broda. Unikajcie pulsowania, oddychajcie spokojnie i powoli. To są najważniejsze podstawy przy rozciąganiu, tak żebyście współpracowali ze swoim ciałem, a nie przeciwko niemu. Życzę Ci powodzenia, rozciągaj się, bądź gibki, bądź mobilny jak najmocniej. No i cóż, widzimy się na kolejnym wyzwaniu? Oczywiście zanim na kolejnym wyzwaniu, to widzimy się jeszcze w środę, a potem na live'ie.